Hej kochani, dzisiaj będą buble. W ostatnim odcinku Wam mówiłam, że oprócz tego, że mam sporo ulubieńców z maja, to uzbierałam też trochę bubli. Odkryłam też kilka kosmetyków, które mi się zupełnie nie sprawdziły i dzisiaj Wam powiem dlaczego i które to są kosmetyki i żebyście ich nie kupowali. Przede wszystkim dwa suche szampony. Szukałam zamiennika moich suchych szamponów z Batiste, ale niestety nie znalazłam. Znalazłam natomiast dwa buble. Timotei Pure, tak wygląda, nie mam już niestety zatyczki, prawie całe zużyłam. Ale niestety totalnie mi się nie sprawdza i tak samo moja nowość, używam od niedawna, ale tak samo działa jak to, czyli nie działa, Dove Hair Therapy Refresh and Curl, suchy szampon po prostu z Dove. Te dwa produkty działają podobnie, na pewno nie barwią włosów tak samo jak Batiste, czyli włosy nie stają się białe, ale też nie działają jakoś super, nie wysuszają tłustych włosów, nie oczyszczają ich, sprawiają tylko, że włosy stają się takie bardziej mokre i po pewnym czasie i tak nam klapną, mimo to, że na początku wydają się świeże, to po pewnym czasie i tak takie czujemy, że coś tam na tych włosach jest i że nie są czyste, także tylko się na tych włosach osadzają. W każdym razie nie polecam Wam tych dwóch szamponów, strata kasy i moim zdaniem Batiste nadal wygrywa i nadal jest najlepszym suchym szamponem. Ostatnio dałam mojej przyjaciółce też Batiste w kolorze ciemnym, bo jakoś mi się, nie pamiętam czy gdzieś dostałam, czy... nie pamiętam, skądś miałam ten ciemny Batiste w każdym razie, czy w jakimś zestawie i oddałam mojej przyjaciółce, ona ma ciemne włosy i świetnie się sprawdza, także też go chętnie używa. Jest wyjście dla brunetek, mogą właśnie używać ciemniejszego Batiste. Ja będę wierna dalej mojemu. Kolejnym produktem, który mi się totalnie nie sprawdził podczas wakacji, zabrałam go ze sobą na wakacje właśnie po to, żeby mieć takie nawilżenie w sprayu. Ostatnio Wam też chyba to pokazywałam w jakimś holu. To jest Vaseline Spray and Go, taki nawilżacz w sprayu, taki balsam w sprayu, można by powiedzieć. Widziałam tego reklamy również za granicą i w ogóle wszyscy się zachwycają. I powiem Wam, że tak jak ten balsam, ten normalnej wielkości balsam tradycyjny jest bardzo dobry z tej serii i o tym zapachu, to totalnie mi się nie sprawdza. Nie podoba mi się i więcej nie kupię. Zużyte tak mniej więcej do połowy i moja przyjaciółka na wakacjach też była tym zajarana, że to będzie fajne rozwiązanie, że będziemy się tylko po plaży tym psikać. Totalnie nam się nie sprawdziło, nie polecam Wam, strata kasy, a dodatkowo jest bardzo drogi, bo kosztuje powyżej 20 zł, chyba około 27 nawet, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie ile za niego zapłaciłam, bo to było w promocji. Ale i tak nie warto, lepiej sobie kupić już zwykły balsam lub jakiś olejek. Teraz podkład, który w normalnych warunkach lubię, ale w wakacje mi się totalnie nie sprawdził. To jest Bourjois, ten taki BB Cream 8 w 1. Jak go używałam w ciągu roku był dobry, ale jak go zabrałam na wakacje, okazał się okropny, nie wytrzymał niestety temperatur. Kiedy robiło się bardzo ciepło, nawet w naszym hotelowym pokoju, to on się trochę, miałam wrażenie, roztapiał, robił się taki totalnie mazisty i bardzo ciężko go się rozprowadzało na twarzy. Próbowałam zarówno pędzelkiem, palcami oraz dołączoną gąbką, ale naprawdę jest, po prostu był tragiczny. Źle wyglądał na mojej buzi, ważył się, jak nosiłam okulary, to zostawały mi później takie wyraźne krechy, takie wgłębienia. Podkreślał zmarszczki, no w ogóle totalnie mi się nie sprawdził na wakacjach, także w ciągu roku był spoko, ale na wakacje Wam nie polecam, na ten okres teraz Wam nie polecam, może wczesną wiosną, może tak, ale jakoś powiem Wam, że no zupełnie mam teraz złe wrażenie na temat tego podkładu właśnie po tych wakacjach, może to po prostu nie jest dobry produkt na upały. Teraz dwa produkty do oczu, jeden to jeden z tuszy, które ostatnio używałam, to jest Volume Million Lashes, ta wersja fioletowo-złota, So Couture, So Black. Bardzo fajnie się wydawał, fajnie się go nakłada na rzęsy, ma taką silikonową, ale gęstą szczotkę i mówię, że na pewno mi się ten tusz będzie sprawdzał. Zresztą widziałam u kilku dziewczyn właśnie, że zachwalały ten tusz, nawet Szafka ostatnio wrzucała taki post, że tak mi się wydaje, mam nadzieję, że to chodziło o ten, a nie o inny, że fajny. I na początku mi się sprawdzał, ale z czasem zdałam sobie sprawę, że strasznie ciężko się zmywa, że kruszy się w ciągu dnia, że właśnie też nie daje rady podczas upałów. Nie były tak ładnie rozdzielone i pogrubione, jakbym chciała, tylko jakiś taki brzydki efekt dawał na tych rzęsach. Totalnie go nie polecam i cieszę się, że już koniec. Zużyłam go do końca, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że coś wyrzucam. I dalej też mi pisałyście pod moim testem kosmetyków z Ameryki, że Wam się to nie sprawdziło i użyłam tego dwa razy i rzeczywiście fatalne zbiera się w załamaniach powieki, nieładnie się rozprowadza i te kolory też mnie nie powalają. To jest Max Factor Smoky Eye Effect, taki sztyft dwustronny. Nie wiem jak inne kolory, bo kiedyś moja znajoma miała taki bardzo ładny z turkusem i pomarańczem chyba i tak pięknie wyglądał na jej powiekach. Ale nie wiem, może to jest kwestia albo koloru, albo osoby, nie wiem, mi się nie sprawdziło. Dajcie znać, czy mieści ten sztyft. I na koniec ogromny zawód i naprawdę tutaj bardzo, bardzo żałuję, że to się u mnie nie sprawdza. To jest lakier z semilaka w takim
turkus, no nie, to nie jest turkus, w takim odcieniu mocnej, odblaskowej zieleni, o tak. Nazywa się Bright Emerald 048. I to jest pierwszy lakier z semilaka, który totalnie nie chce mi się dobrze utwardzić. Namęczyłam się co niemiara z tym lakierem, żeby ładnie pomalować paznokcie u stóp właśnie, żeby ładnie wyglądały latem na wyjeździe. I niestety, ale dwa razy poprawiałam i za każdym razem się ścierał. Ściągałam lakier z paznokcia i zakładałam buty, wychodziłam i się ścierał. Pierwszy raz mi się to zdarzyło z lakierem hybrydowym, że nie zasycha do końca, że właśnie jakoś tak się brzydko wiórkuje. Nie wiem, czy to jest kwestia tego koloru, ale naprawdę jestem niezadowolona z tego właśnie odcienia, mimo że wygląda pięknie i z daleka tego nie widać, że ten lakier ma jakieś właśnie wgniecenia i że jakoś tam nierówno jest pomalowany, że schodzi, ale ja to widzę z bliska. Totalnie mi się to nie podoba, także pierwszy raz mi się zdarzyło coś niefajnego z tym lakierem. Kochani, to tyle. Moje wszystkie buble. Mam nadzieję, że przed czymś Was przestrzegłam, że pozwoliłam Wam, pomogłam Wam zaoszczędzić trochę kasy na produktach, które się totalnie u mnie nie sprawdzają. Jeżeli lubicie filmy z bublami, dajcie kciuka w górę. Nie zdarzają się takie filmy często, ponieważ nieczęsto zdarza mi się duża ilość bubli, kosmetyków, która mi się nie sprawdza, bo staram się kupować albo to, co mi się wcześniej sprawdziło, albo coś, co mi się wydaje, że będzie się sprawdzać, albo coś, co zobaczyłam na YouTubie i wiem, że u innych się sprawdziło, ale te kosmetyki, które dzisiaj Wam pokazałam, no totalnie mi nie przypadły do gustu, jestem zła i na pewno je albo rozdam, albo niektórych się zupełnie już pozbędę. To tyle, dajcie kciuka w górę, no i widzimy się niedługo, pa, pa!